Zawodnicy rozgrzewają się na boisku, część kibiców już na trybunach, a my nie możemy się doczekać gwizdka rozpoczynającego to spotkanie. Śnieg zasypuje Bay Arenę, stadion Leverkusen, ale taki obrót sprawy nie powstrzyma nas przecież przed zaproszeniem Państwa do wspólnego oglądania dzisiejszych sportowych zmagań w niecodziennych warunkach. Witamy! Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a obok mnie i Jacek Laskowski. To pierwsza odsłona 1/8 finału, zatem do końcowego triumfu jeszcze daleko, bo czterech rywali po drodze. Prawdziwe widowisko przed nami. Choć oczywiście to gospodarze wydają się murowanym kandydatem do awansu z tej pary, to jednak pamiętajmy, że przedmeczowe przewidywania nie zawsze się sprawdzają. Być może zadecyduje większa klasa, ale równie dobrze może się okazać, że to dzisiejsi goście zagrają lepiej jako drużyna i zaprezentują dojrzalszy futbol. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego, nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Jacku, bądźmy szczerzy, w fazie grupowej zdarzają się drużyny z przypadku, takie, które jakimś cudem przedarły się przez kwalifikacje, ale 1/8 UEFA Champions League to już zupełnie inna bajka. Tutaj przepustkę dostają tylko najlepsi piłkarze. Trudno się nie zgodzić. Wiadomo, nawet tutaj są lepsze i gorsze drużyny, ale każdy reprezentuje ten minimalny poziom, przed którym należy czuć respekt. Na tym etapie każdy może ukąsić każdego. Sprawdźmy teraz 11 gości. Z grafiki przedmeczowej wyraźnie wynika, że zespół zagra w ustawieniu 3-5-2. To dość ofensywne rozwiązanie obliczone.